Nazywam się Karol Kamil Peruta, jestem autorem mikrobloga na Facebooku Karol Kamil Peruta Mikroblog. Także jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów na Czesterze. Mam dzisiaj wielką przyjemność spotkania z reżyserem filmu pod tytułem Ostatni Świadek, teraz Lutus, który opowiada o Katyniu. Bardzo miło mi Pana widzieć. Panie Piotrze, co mógłby Pan nam opowiedzieć o filmie dla osób, którzy go nie widzieli? Dlaczego w ogóle powstał ten film po angielsku, To chciałem przekazać tą historię Anglikom i Amerykanom. W Polsce to już ta historia jest znana, ale jeszcze w Anglii, w Ameryce, bo to było tuszowane przez tyle lat, no to przedsiębiorcy Anglii, przedsiębiorcy Amerykanie mówią, że nie zna jak to było z Polakami po wojnie, dlaczego zostali w Anglii, dlaczego wyjechali do Ameryki, do Nowej Zelandii, do Kanady i nie wrócili do Polski. To jest historia tej generacji mojej mamy, generacji, dlaczego zostali w Anglii, dlaczego ja się urodziłem tutaj i te wszystkie te ośrodka polskie, dlaczego sądy wybrały przez tą historię, przez historię. Historię Katynia i to wybuszowanie tej historii przez władz angielskich i amerykańskich. Tutaj wspominał Pan na rozmowie po filmie, że jest tak, że udział troszeczkę personalny w tym, że jest tak, że personalne uczucia w tym filmie Pana. Tak. Mógłby Pan coś więcej o tym powiedzieć? No mój dziadek został zaszczelony. Nie w Katyniu w lesie, ale w Akowie. I dopiero mama się dowiedziała w 1990 roku, gdzie on leży i gdzie on był zamordowany. No to jest historia, ja z tym żyję całe życie. To jest, my jesteśmy rodziną katyńską. I chciałem, to nie jest, że ja chciałem o Katyniu zrobić film. Nie wiedziałem, to jest wielka historia. I bo to jest, i bo mam bo dziadek tam umarł, to myślałem, że może to jest wielki, jak powiedzieć, to jest wielki responsibility, odpowiedzialność, wielka odpowiedzialność, nie tylko dla mojej rodziny, ale dla Polski i dla wszystkich, którzy są zamknięci tą historią. No to, ale przyszło do tego, że Paweł Szambowski, który napisał tę sztukę, ten film oparty jest na ustawie sztuki, tak? I to jakoś wyszło, że tutaj ja mogę nagrać film, taki film, który mi opowiada, ale też mówi o tej historii. No to ja mogę jako reżyser, jak gdyby się oddalić od tej historii. A jak brytyjska społeczność odbiera ten film? No bo to też pokazuje, że oni tuszowali prawdę o tej zbrodni katyńskiej. Jak oni odbierają ten film? Są przychylni, czy czują się bardziej, nie wiem, zaskoczeni? My bardzo dużo ludzi o tym w ogóle nie zna. Są tacy, którzy znali o tym, znają Polaków, wiecie, coś słyszeli, coś tam o tym i są tacy, w ogóle nic o tym. A jakie ich odczucia na temat tego filmu? Ci, którzy w ogóle o tym nie wiedzą, no się czują tak głupie. Bo ile razy mówię, dlaczego o tym nie wiedzą? Dlaczego się o tym nie mówi? Dlaczego w szkołach to się nie mówi? To jest jak jedna pani powiedziała, że to nie jest tylko polska historia, to jest angielska historia. Absolutnie to jest polska historia. I powinni o tym wiedzieć, to jest ich polityczna historia też. I europejska historia, nie tylko polska. A nie, czy nie czuje się Pan, że wziął Pan udział pewnego rodzaju krucjacie, która nigdy tak naprawdę się nie kończy? Bo tak naprawdę nigdy nie, pewnie się nie dowiemy prawdy, jak to było. Nigdy nie dostaniemy dokumentów ze Stanów, nigdy nie dostaniemy dokumentów z Brytanii. Czy nie czuje się Pan, że Pan po prostu wziął udział w krucjacie, która nie ma końca? A to dlaczego to jest... Trudno, bo jak się ten film kończy, bo ta historia dalej idzie. Dobrze mówię, to jeszcze żyje ta historia, to jeszcze wszystko się nie wie.
A w Ameryce wyszło w 2012 dokumenty wyszły, ale nie wszystkie. No właśnie. A też tak tutaj mamy, jeszcze nie wszystkie wyszły, jeszcze inne papiery są, jeszcze o Sikorskim się nie wie. No to dokładnie co się stało. No to absolutnie, to jest dla mnie, myślałem, że tym dalej to idzie, że to będzie jak gdyby już nie będzie ważne, ale dla mnie teraz jest bardziej ważne niż w tym momencie, kiedy pierwszy napisałem scenariusz. Dla mnie, osoby jak pan, które słownie wyciągają prawdę, która jest niechciana, prawda, która nie jest pożądana, są pewnego rodzaju bohaterami. Mają odwagę stanąć przed ludźmi, pokazać, że to było tak, mimo tego, że wielu się z tym nie zgodzi. Jak pan się czuje? Ja tylko się czuję, bo to jest moja historia i ja chciałem podać fakty. Jak gdyby film nagrał, to jest fikcja, ale w tym te fakty tam są w jednym miejscu. A jak gdyby chciałem to pokazać, że jak ktoś o tym w ogóle nie wie, popatrzy się na film i będzie wiedział te najważniejsze fakty z tej historii. Potem, jak są zainteresowani, bo wtedy czytasz książki, to wtedy się pójdzie i to jest coś wielka historia. To jest jak gdyby się wchodzi w tą historię przez mnie. Tak chciałem. Znaczy, ja się czuję bohaterem, ja tylko przekazuję tą historię tak, jak mnie mocno szuka interesujące szczegóły czy historie i nagrywa. To jest film, który ja bym chciał. Ja panu powiem szczerze, że jak wyglądałem pierwszy raz na DVD ten film, byłem zaskoczony, ponieważ opowiada całkowicie drugą stronę historii. Nie tą, którą ja znam, którą znam z swoich dziadków, którą znam z książek czy różnych takich dokumentów, ale opowiada całkowicie drugą stronę historii. To brytyjsko, tak jak pan dzisiaj to powiedział. To brytyjsko, ale także proszę spojrzeć, że jest dużo Polaków, na przykład pana generacji, którzy byli tutaj urodzeni, którzy nawet o tym nie wiedzą. Ma pan też nadzieję trafić do nich. Jak ja na przykład pokazałem ten film dla kolegi z pracy, jednego z menadżerów w moim sklepie, pokazałem mu ten film, on zaczął się interesować, zaczął szukać, zaczął pytać, a dlaczego tak, a dlaczego to? Czy ma pan nadzieję, że ten film zapoczątkuje chociażby, nie wiem, 5-10 osób, które zaczną szukać tej prawdy, chociażby informacji, podawać ją dalej? Absolutnie, bo też jako filmowca, to jest ja, jak byłem młodym, i się patrzyłem na filmy, ja dużo historii i tak samo się patrzyłem na film, to była interesująca historia, no to się i dalej szukałem o tym i czytałem o tym. To myślę tym samym jak gdyby sztuce polowie, żeby tak samo ktoś patrzył i był zainteresowany. Absolutnie. Bo i jako filmowca chcę jak najwięcej, żeby jak najwięcej widzów widziało. Czy będzie coś więcej? To będzie, mam nadzieję, że to nie będzie, bo jest dalszy film. To jest moja kariera, no to... Ja bym chciał, ale mi chodzi, czy będzie coś więcej w poszukiwaniu prawdy? Na przykład film o Sikorskim, a na przykład film o generale Maszku, jak skończył jako barman, czy innych bohaterach, których nawet nie znasz. Czy będzie coś więcej? No mam nadzieję, czy ja ten film nagram, czy inni reżyserowie nagrają, to mam nadzieję, że będzie. Absolutnie, bo pominę. Bo to też, te wszystkie historie nie są tylko dla Polaków. To są dla wszystkich, to są bohaterzy na cały świat. Ja absolutnie mam nadzieję, że te filmy powstaną. I takie jedno pytanie, które zadaję praktycznie wszystkim. Co pan by chciał przekazać dla Polonii, która tutaj się urodziła, która nie zna swojej historii tak dobrze, albo się nawet nie interesuje, a także dla nowej Polonii, która tutaj przyjechała? Ponieważ jak dobrze wiem, są dwie Polonie, która tutaj się wychowała i ta, która przyjechała. I pomiędzy nami, przykro to mówiąc, jest wielka przepaść. Co by pan chciał powiedzieć tym ludziom? Żeby popatrzyli się na film i może ta przepaść się tak gdyby będzie mniejsza. Bo tak, trzeba znać tą historię, bo to jest ta polska historia w końcu. To dla Polaków, tutaj co się stało w Anglii i mamy generację, co im się stało tutaj, to jest bardzo ważne, bo oni też byli bohaterzy, absolutnie. Co oni przeszli, co moja mama przeszła jako małą dziewczynką, to nawet się nie mieści w głowie.
I to jest wszystko. To jest wszystko o polskiej historii. Nie tylko co się działo w Polsce, ale poza Polską. Też i dalej się dzieje. Czy uważa Pan, że my, jako młodsze pokolenie, te starsze pokolenie, bierzemy udział w sztafecie pokoleń? Za bardzo nie wiem, co... W sztafecie pokoleń, czyli że powinniśmy przekazywać swoją historię dalej. Że nie powinniśmy się po prostu od niej odciąć, że dobrze żyjemy dalej, to było kiedyś. Czy każdy z nas powinien się poczuć do tego obowiązku, żeby to kontynuować, żeby przekazywać to dalej? Nie, absolutnie kontynuować, bo to jest ciągłość. To nie jest, że o, jest stara generacja, jest nowa generacja. To jest wszystko jedno, to wszyscy Polacy. I jak dla mnie, ja myślę, ja jestem kim ja jestem przez tą historię. Bo ja mam taką matkę, ja mam takiego dziadka miałem. I w ogóle, że Polacy, co Polacy robili 1000 lat temu, to nie można od tego się odciąć. Nawet jakby się chciało, bo to jest twoja historia. To nie trzeba tym się jak gdyby, wiesz, poczuć, że jakoś to mi odpowiada, to nie. To trzeba się z tym zgodzić, z tym całą historią i potem iść do przodu. Ale trzeba znać tą historię, nie, zanim się idzie do przodu. Jak dobrze wiem, był Pan z tym filmem w kilku innych miastach w Anglii. Jak został wybrany przed publiczność? Bardzo dobrze. Wszyscy zostają na rozmowę o filmie. No, nie wszyscy. Zawsze ktoś musi iść, czy im się nie podoba. Ale gro ludzi zawsze zostaje na rozmowę i rozmowa jest zawsze bardzo interesująca i o polityce, o jak mówię, film, o mojej historii. Zawsze tematy są zawsze interesujące. Dla mnie ten filmowca, że ktoś się patrzy na ten film i potem jest ta debata, to jest najlepsze. Moim zdaniem to jest właśnie cały sukces. Że to zmusza ludzi do myślenia, zmusza ludzi do dyskusji, do opowiadania. A jak Pana uczucia powiedzieć z książką? O, ja bardzo mi się podobał proces też. Ja tu pracowałem na Coronation Street, ja to pomieszkałem trochę. I to też się, bo wszędzie, gdzie pokazuję film, inna widownia. Tak, inni ludzie są, inne jak gdyby kultury, inne miasta i to jest wszystko ważne, jak wszyscy odebrają to. I dla mnie to jest bardzo interesujące, bo jestem z Londynu. I to jest inny kraj, gdziekolwiek się jedzie, to jest inny kraj, ale i to łączy, to jest najlepsza rzecz, jak mówić. Pokażę ten film i to tych wszystkich ludzi łączy w tym momencie. I dla mnie to jest bardzo, bardzo takie poruszające. Osobiście chciałbym Panu podziękować za ten film, za pokaz tutaj w Manchesterze, ale przede wszystkim za napisanie tego filmu. Ponieważ dla mnie jako młodego Polaka tutaj na emigracji jest to naprawdę wielka rzecz. Jest to coś, co mogę pokazać moim brytyjskim kolegom, co może zrozumieją, co może zobaczą i może zaczną się interesować, tak jak zrobiłem. Naprawdę dziękuję Panu za ten film, dziękuję za obecność tutaj, dziękuję za to rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.